orszaku. Będziemy teraz testowali, czy Railgun potrafi przestrzelić tą przepotężną ścianę. Czy ty to widzisz? Jesteś gotowy? Panie i panowie, przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać Fortnite. No kto by się spodziewał, że Epic Games w tym sezonie będzie tak szalał z aktualizacjami. Co chwilę coś nowego dodają do gry, a ja nawet nie mam czasu dla was wszystkiego nagrać. W dzisiejszym odcinku nadrobimy sobie ostatnie dni i omówimy sobie wszystkie nowości. Jeżeli się jaracie tak samo nowym sezonem jak ja i uważacie, że Epic Games w tym sezonie robi dobrą robotę i też się cieszycie, że co chwilę zostają dodane jakieś nowości do gry, strzelajcie apeczki w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zacznijmy sobie może od nowości związanych ze sklepem. Jak widzicie, Fortnite podjął współpracę z Balenciagą. Ja już mam kupiony cały zestawik ze wszystkimi skinami. Moim zdaniem najlepszy jest pieseł. I powiem wam szczerze, że jestem w mega szoku, że Epic Games podjął współpracę właśnie z tak prestiżową marką. Mam nadzieję, że będzie więcej tego typu kolaboracji i chciałem wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Taka bluza Balenciagi na stronie Balenciagi kosztuje 1000 dolarów, 1000 z groszem. I najlepsze jest to, że zostały wszystkie już wyprzedane. Takie bluzy jak ma pieseł zostały wszystkie wyprzedane. To jest po prostu niesamowite. Swoją drogą szkoda, że Epic Games takie mi bluzy nie podesłał. Ale mi się wydaje, że w tych czasach trochę cringe nosić taką bluzę Balenciaga x Fortnite. Rozumiem, 2 lata temu, kiedy ta gra była top of the top. No ale dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Oczywiście, jeżeli kupicie jakieś skinki, pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu FARRELL. Was to naprawdę nic nie kosztuje, a mi to naprawdę bardzo mocno pomaga. Także dziękuję każdemu. Znalazłem bardzo fajną ciekawostkę na Twitterze. W miejscach, w których znajdował się Kevin, porównali dwie mapy sprzed paru dni i z teraz. I okazało się, że obszar, który jest zarażony, czyli te pomarańczowe pola, cały czas się poszerza. Więc prawdopodobnie za kilka tygodni ten obszar zarażenia się powiększy, no i z pewnością będziemy mieli więcej kostek. A jeżeli chodzi o kostki, no to w grze ostatnio był mini event, gdzie spotkały się dwie kostki, fioletowy Kevin z złotym. No tam ze sobą pofruwali, poświrowali, no i moi drodzy, trzeba będzie płacić 500+, ponieważ pojawiły się na mapie małe Kevinki. Jest ich już 1, 2, 3, 4, 5, 6, z tego co pamiętam, więc od razu sobie sprawdźmy. Jak widzicie, jest 1, 2, 3, 4, 5, no i dobra, jeszcze jest 6. Czyli moi drodzy, mamy potomstwo w postaci kurczę, Fortnite'owych kostek. Nie wiem, do czego ta gra zmierza, ale mi się wydaje, że w przyszłości, tak jak powiedziałem, za parę tygodni, tych kostek będzie jeszcze więcej. A na koniec sezonu może być tych kostek cała masa. Ja generalnie wam powiem, że się jaram tym sezonem, bo cały czas Epic Games nas zaskakuje i cały czas są jakieś nowe nowości dodawane do gry, gdzie w poprzednim sezonie nie było co nagrywać. Przecież tam wchodziła aktualizacja i przez tydzień nie było nic do roboty. Tam jakieś chłopy się leją. A my, moi drodzy, sprawdźmy jeszcze raz te Kevinki i postarajmy się po nich trochę poskakać. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić taki mini parkour. Hop, hop. Uwaga. Lecę na tamtego Kevina. Woo! Lecę, 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 Farrell! Ach, nie udało się. No dobra, prawie że. Ale jakbym na tego wskoczył, da się przeskakać po nich w ogóle? Czekajcie, hop. Pyk. Aha. Pyk. No nie, no. Dramat. Uwaga. Raz, dwa. No dawaj! Skoczę na ciebie! Nie, nie dam rady chyba tak na niego wskoczyć. Dobra, wejdźmy jeszcze raz na niego. Dobra, hop. Raz. O kurczę, ten jak wybija. Dwa. Trzy. Nie, nie ma różnicy. Myślałem, że jest różnica. Im wyższy Kevin, tym wyżej odbija. No ale niestety tak nie jest. Poszukajmy teraz kolejnego itemu, który został dodany do gry. A do gry został przywrócony jet. Granatnik, ten co uwielbia Fresh, kojarzycie z pewnością tego zagranicznego youtubera. Jest to granatnik, który po wystrzeleniu odbija nas jak granat impulsowy. Jeżeli go nie znajdę w dzisiejszym odcinku, no to z pewnością go znajdę w następnym, ale tymczasem zacznijmy go szukać. Jak to jest możliwe, że jeszcze Venom nie został zebrany? To mi się podoba. On mi się przyda dzisiejszego odcinka, ponieważ do gry zostały też dodane nowe metalowe, nie metalowe, tylko pancerne ściany, które działają tak samo jak trap w poprzednich sezonach. Wpierw musimy postawić ścianę, a dopiero możemy ją upgrade'ować i ta ściana wtedy będzie miała aż 2500 życia, więc to jest naprawdę sporo, tylko że te ściany możemy wydropić na przykład z zrzuta zaopatrzenia. Nie wiem, czy lecą ze skrzynek. Dajcie znać w komentarzu, z czego wam te ściany wypadły. I mamy ulepszoną skrzynkę. Może z niej wypadnie ta ściana? Uwaga! Nie no, tylko RPG jakiś denny. Po co mi RPG w tych czasach? Ale w sumie weźmy go. Może się przyda. Dobra. Na mapie pojawił się zrzut. Ale ja po niego lecę. Kocham Venoma w tym sezonie. Serio. Właśnie za to, że mogę sobie latać lotnią gdzie chcę i kiedy chcę. Patrzcie. Znalazłem. Znalazłem pancerne ściany. I o to chodzi. O to chodziło. Tego właśnie potrzebowałem. Leżały sobie tak po prostu na ziemi. Tego się nie spodziewałem. Mam ich aż 5 sztuk, więc od razu, zanim zacznę z kimś walczyć, to ja bym zrobił super szybki test wytrzymałości tych ścian. Raz, dwa,
3, 4, 5. Pancerna. Czy Venom mnie rozwali? Uwaga! Venom nawet ich nie rozwala, widzieliście? To jest niesamowite, więc teraz... No dobra, niektórzy ludzie będą z pewnością żałowali, że jej nie rozwala, bo Venom był OP, ale niektórzy też będą mega propsowali właśnie wprowadzenie tej nowej zmiany. Ja generalnie powiem wam tak, bardzo fajnie zostały dodane nowe ściany i z pewnością będę chciał kiedyś kogoś w ostatniej strefie w nich uwięzić i w ten sposób wygrać grę. To było to coś. Uderzmy jeszcze z RPGa w tą ścianę. To jest też bardzo ciekawe, uwaga. A, bo rozwaliłem podłogę! No dobra. Jestem mega ciekawy, czy mogę zedytować. Nie możemy zedytować. Rozwalamy kilofem. I moje pytanie brzmi, jaki jest dźwięk pękania tej ściany? Uwaga. Ohohoho! No to jest mocne. Fajny, taki mocny dźwięk. Faktycznie widać, że coś tutaj runęło. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy już udało wam się znaleźć te ulepszone ściany i czy udało wam się w nich kogoś zablokować. Mamy tutaj wariacika, który nie wiedział, że mam Venomika. Chodź, 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 mordo. Ściany stawia! Świr! Nawet ściany nie pomogły, byku! No Venom jest po prostu przeOP w tym sezonie. I mamy kolejne ścianki! Jak ja to lubię. 7 ścian! No i pięknie. Chciałbym jeszcze coś przetestować. Czy Railgun potrafi przestrzelić przez tą zarąbistą ścianę? A wydaje mi się, że potrafi. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko. Słuchaj, z tego tira. Gdzie już te felgi ukradłeś z tego tira? No. Szaku, będziemy teraz testowali, czy Railgun potrafi przestrzelić tą przepotężną ścianę. Czy ty to widzisz? To jest przepotężna ściana. To jest nowa, ulepszona ściana, która dopiero dzisiaj została dodana. Spójrz, to działa w ten sposób. Ja sobie obudujesz, pek, pek, pek. No. Ścianka, ścianka, bum. No i teraz twoim zadaniem jest stanięcie naprzeciwko. Na tym spojeniu stań. Widzisz? Jesteś gotowy? Tak. Bum! Nie. Idealnie było w czosnek. Idealnie w czosnek. Idealnie w czosnek i nie działa? Bum! Idealnie w czosnek. Stary, to jest niesamowite. Dobra, to sprawdźmy jeszcze raz, czy teraz zadziała. Bum! Co jest? A. No to co? Nie działa. Czekaj, może ja postawię, wiesz? Bo ty to stawiasz. Stanę tu. O. Dobra, stój. Celuję. Nic. Nic, kompletnie nic. Jeszcze raz. Chodź obok. Co się dzieje? A weź jeszcze raz. Może za blisko stoję. Albo on już tego nie ma. Bum! Nie wiem, o co chodzi, ale moi drodzy, Railgun przestał działać. Przypominam wam, że 24 września startują czwarte urodziny Fortnite'a, więc moi kochani, z pewnością będziemy mogli dostać jakiś fajny plecaczek w kształcie torta i jakiś specjalny kilof, który z pewnością dostaniemy za wykonywanie różnych zadań, więc pamiętajcie, żeby zalogować się za 3 dni, ponieważ można zgarnąć coś za darmo. Także moi kochani, to było na tyle z nowości, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, no i oczywiście też na live. Trzymajcie się, cześć!